Więc to, co dzisiaj dla Was przygotowałem, posiada niejako takie dwie osłony. Pierwsza osłona to chcę jeszcze nawiązać do poprzedniego spotkania, gdzie Zuzia mówiła o pewnej kobiecie, która miała wielki problem od 12 lat. Była to jakaś kobieta, Pismo Święte mówi, że była to jakaś kobieta albo pewna kobieta, nie miała imienia, ale miała wielki problem. I ta kobieta przyszła do Jezusa, cierpiała 12 lat, 12 lat borykała się ze swoim problemem i na pewno miała pragnienie uwolnić się od swojej niemocy, bo przecież wszystkie pieniądze wydała na lekarzy. I ona w pewnym momencie postanowiła, przyjdę do Jezusa, jak dotknę się Jego płaszcza, moje pragnienie zostanie zrealizowane. I to pragnienie zostało zrealizowane. Dotknęła się płaszcza, Jezusa została uzdrowiona. Ale nie o tym chciałbym teraz powiedzieć, chciałbym nawiązać do tego, co Zuzia nam powiedziała podczas poprzedniego spotkania. Dzięki tej kobiecie, inaczej, ta kobieta wprowadziła na świat nową formę przyjmowania Bożego uzdrowienia. Przez dotyk nawet płaszcza Jezusa. I później Zuzia nam pokazała nam wspaniały urywek z Ewangelii Mateusza, jak się nie mylę, gdzie było powiedziane, że przynosili chorych, żeby nawet frędzli płaszcza Jezusa dotknęli się, a ci otrzymywali zdrowie. Zobaczmy, ta kobieta, która miała problem, kiedy przyszła do Jezusa, jej problem stał się jej mocą. Nie tylko jej mocą, ale dzięki jej gestowi inni ludzie w ten sam sposób otrzymywali uzdrowienie od Jezusa. Więc to wskazuje na to, że twój dzisiejszy problem, kiedy oddasz go Bogu, może przynosić korzyści tobie i innym ludziom. I dzisiaj chciałbym też wam pokazać inną osobę, która też miała wielki problem. Nie wiem, czy rozpoznacie, o jakiej osobie będę mówił, patrząc na ten slajd. W Ewangelii według świętego Łukasza w 19 rozdziale jest historia Zacheusza. Czym się cechował Zacheusz? Niskiego wzrostu. Był niskiego wzrostu, nie widział wszystkiego. I chciałbym, żebyśmy przeszli do tego tekstu. Ewangelia według świętego Łukasza, 19 rozdział. Zobaczymy od wersetu 1 do 10. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby mógł go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Teraz troszeczkę to rozwinę. Zacheusz miał wielki problem. Był karłem. Niskiego wzrostu. Chciał zobaczyć Jezusa, ale wiedział, że ze względu na swój problem nie jest w stanie zobaczyć tego, którego chciał, bo inni mu przesłaniali. Wiedział, że Jezus tamtędy ma przechodzić, ale nie miał możliwości ze względu na swój problem zobaczyć Jezusa. Więc wymyślił, że wejdzie na drzewo. I mówi, z drzewa zobaczę.
I zobaczmy, ten karzeł wszedł na drzewo i Jezus go zobaczył na tym drzewie. Gdyby był w tłumie, najprawdopodobniej Jezus by go nie dostrzegł. Ale ze względu na swój problem, na swoją ułomność, na swoją niemoc, wszedł na drzewo i Jezus go zobaczył. I mówi, dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz wziął Jezusa do domu i co się dokonało? Zacheusz zaczął rozdawać swój majątek. Uważam, że do tego momentu był bardzo chytry. Ale po spotkaniu z Jezusem zaczął ubogacać innych ludzi. I tutaj też widzimy, jak Bóg wykorzystuje ludzką ułomność, ludzki problem, ludzką niemoc. Dzięki temu, że Zacheusz był niskiego wzrostu, wielu ludzi się wzbogaciło. Widzisz to? Wielu ludzi się wzbogaciło, bo Zacheusz był mały, był niskiego wzrostu. I musiał wejść na drzewo. Spotkał Jezusa, doświadczył miłości Boga i mówi, rozdaję to. Połowę majątku daje ubogim. Ilu ubogich on ze względu na to, że był karłem, ubogacił. Ilu ludziom tym, a jeśli kogoś z tym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Ilu ludzi otrzymało pomoc od Zacheusza? Jak to się stało? Przez jego ułomność. On tą swoją niemoc oddał Jezusowi, tak jak ta kobieta oddała Jezusowi. I Bóg to wziął w swoje ręce i z tego mogli cieszyć się inni ludzie, mogli czerpać inni ludzie. Wiele dobrodziejstw. I tutaj znamy już te dwie postacie biblijne. Kobieta cierpiąca na krwotok i Zacheusz niskiego wzrostu. Dwie postacie biblijne. Trzecią postacią, którą też na pewno znacie, to jestem ja. Też miałem swój problem. Też miałem swoją ułomność. I nie muszę się chyba wysilać, by zapewnić was, że największym moim marzeniem było doczekanie takiego dnia, kiedy przestanę pić. To było moje marzenie. W końcu się uwolnić od tego nałogu. Bo wiedziałem, że to był tak wielki ciężar i z tego mojego uzależnienia brały początek wszystkie moje problemy w dorosłym życiu. I moim pragnieniem było uwolnić się od tej ułomności. Przyszedłem do Jezusa i Jezus dał mi tą wolność, zrealizował moje pragnienie, zrealizował moje marzenie. I co? Dzisiaj wielu ludzi, przez to, że ja byłem kiedyś bezdomnym alkoholikiem, wielu ludzi przez moje świadectwo wychodzi z bezdomności, z alkoholu, z narkomanii. Bóg moją słabość, mój ciężar wziął w swoje ręce i z tego ukształtował coś pięknego. I my wszyscy, kiedy mamy jakiś ciężar, jakieś obciążenie, to prosimy, Panie Boże, zabierz mi to. Ale czy mówimy, Panie Boże, weź to i użyj na swoją chwałę. My chcielibyśmy się tylko tego pozbyć. Ale Bóg ma większy plan odnośnie tej nas. I uważam, że każdy z nas tutaj boryka się z jakimś ciężarem. Ma jakiś problem. I w związku z tym problemem ma jakieś marzenie. I cokolwiek to jest w Twoim życiu, muszę Ci powiedzieć, że Twój problem, Twój ciężar to jest Twoim asem w rękawie, który da Ci zwycięstwo, który Cię poprowadzi do zwycięstwa. Wystarczy może, że tak jak Zacheusz wejdziesz na drzewo, albo jak kobieta dotkniesz się płaszcza Jezusa, albo tak jak ja powiesz, Panie Jezus, Tobie oddaję mój nałóg. I Bóg to przemieni.
Twój ciężar i Twoje marzenia z nim związane mogą być kluczem do Twojego sukcesu. I kiedy tak popatrzymy na wielkich ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces w życiu, to musimy się z tym zgodzić, że te sukcesy ludzie osiągali dzięki ówczesnym swoim poprzednim porażkom, dzięki niepowodzeniu. Ja często przytaczam Edisona, który wymyślił żarówkę. On miał gdzieś o 8 tysięcy niepowodzeń, ale nie zrezygnował, bo miał pragnienie stworzyć żarówkę. Co by było, gdyby zrezygnował po 2000? Nie mielibyśmy tutaj prawdopodobnie światła, takiego jakie mamy. Po 4000, po 6, po 7999, gdyby zrezygnował, jego marzenie nie zostałoby zrealizowane, ale on dopiął swego. I tak samo my powinniśmy brać przykład z tych ludzi, którzy osiągnęli sukces, bo ich sukces, ich osiągnięcia są dzięki temu, że doświadczyli w życiu wiele ciosów, wiele porażek i niepowodzeń, ale nie zrezygnowali. I to jest przesłanie dla nas na dzisiejszy dzień. Twój problem, twój ciężar może stać się jutro twoim największym zwycięstwem. I chciałbym wam pokazać teraz, to już powiedziałem o tych dwóch osobach ze starego, z Biblii, z Nowego Testamentu, powiedziałem troszeczkę o sobie, ale chciałbym też to przypieczętować, to co mówię, że twoja porażka, twój problem może stać się wielkim sukcesem. Chciałbym to jeszcze przypieczętować Słowem Bożym ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie, w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziałach, kto pisze, nie robi notatki, niech zapisze, druga Księga Królewska, od 6 rozdziału 24 wersetu do 7 rozdziału 20 wersetu. Tam jest opisana cała historia, ja tylko się zatrzymam na czterech osobach, które tam są też opisane. Jest to czterech trędowatych. Czterech trędowatych. I chciałbym wam teraz tą historię troszeczkę przybliżyć. To jest druga Księga Królewska, 7 rozdział, werset od 3 do 6. Trędowaci, czterech trędowatych mieszkało pod murami miasta. I zobaczmy, co jest napisane. Czterech trędowatych znajdowało się u wejścia bramy. Jeden do drugiego powiedział: po cóż tutaj siedzimy, aż pomrzemy? Jeśli powiemy, chodźmy do miasta, a w mieście panuje głód, to tam umrzemy. Jeśli zaś zostaniemy tutaj, również umrzemy. A teraz nurze, zbiegnijmy do obozu aramejskiego. Jeżeli nas pozostawią przy życiu, to będziemy żyli. Jeśli zaś nas zabiją, to umrzemy. Powstali zatem o zmierzchu, aby wejść do obozu aramejskiego. Dotarli aż do krańca obozu aramejskiego, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie aramejskim usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawę ogromnego wojska. Tak, iż mówili jeden do drugiego: oto król izraelski najął przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam. Jak później będziemy czytali tą historię, czterech trędowatych natrafili na wielkie bogactwo. W mieście, przed którego murami oni nocowali, mieszkali, koczowali, był straszny głód. Dochodziło do kanibalizmu. Nie mieli co w mieście jeść. Ci trędowaci w początkowej fazie byli tylko pod murami miasta. Nie mieli prawa wstępu do miasta, bo to groziło im śmiercią. Czym się karmili? Karmili się tym, co ludność nie potrzebowała i wyrzucali poza mury miasta. Ochłapami, odpadami. Tym się karmili, ale przyszedł wielki głód na to miasto i mieszkańcy nie mieli co jeść, a więc nie było żadnych odpadków wyrzucanych za mury.
I ci trędowaci wiedzieli, że w tej sytuacji albo umrą, albo coś, albo, że tak powiem, ruszą tyłki z miejsca. I wiedzieli, że do miasta wejdą, to ich zabiją. A mówią, pójdziemy do Aramejczyków. Oni mogą nas zabić, ale zobaczymy, co z nami wejdzie. I zobaczcie, co się stało, kiedy oni zdecydowali ruszyć się z miejsca. Kiedy ruszasz się z miejsca w twoim problemie, dajesz sposobność Bogu do działania. Kiedy ci trędowaci ruszyli z miejsca, Bóg mówi, aha, muszę ja zacząć swoją akcję. No i Aramejczycy, przeciwnicy, wojsko aramejskie usłyszało od razu ten rydwanów, koni i tak dalej, Bóg to sprawił i pouciekali. Zostawili, jak czytacie tą całą historię, w domu jak przeczytacie, zostawili złoto, srebro, konie, wszystko, jedzenia, wszystkiego pełno, szat. Ci trędowaci zobaczyli tak wielkie bogactwo, na pewno ubrali się w te piękne szaty, wybrali sobie najlepsze, bo mieli wielki wybór. W żadnej kaskadzie czy gdzieś nie ma takiego wyboru. Ubrali się w najpiękniejsze szaty, wzięli tego złota, jedzenia i idą do miasta. I mówią, zobaczcie. I sytuacja całego miasta się zmieniła. Było tyle jedzenia, w obfitości, bogactwo. Skąd to się wzięło? Z problemu tych czterech trędowatych, którzy zdecydowali się ruszyć z miejsca. I dzisiaj wielu ludzi w kościele jest podobnych do tych trędowatych. Zadawalają się resztkami, by przeżyć. I myślę, że jest czas, co najmniej w naszym tutaj życiu, aby z tym skończyć. Musimy się ruszyć z miejsca. Bóg wtedy, kiedy my ruszamy z miejsca, wtedy Bóg może przejąć inicjatywę. Nie ma czegoś takiego, Boże, zrób to i tamto, a ja nic. Ja kiedyś tak miałem, kiedyś na początku mojego nawrócenia ciągle słyszałem, że Bóg chce mi błogosławić, więc się modliłem, no Panie Boże, błogosław, błogosław. Aż w końcu usłyszałem ten głos od Boga. Ale zrób coś, żebym pobłogosławił. Co mam pobłogosławić? No i wtedy zacząłem kupować plakaty ikon w muzeum, kupować deski, strugałem te deski, robiłem ikony i rozdawałem. I Bóg to błogosławił. Ale musiałem coś zrobić. Więc twoje dzisiejsze uciemiężenie, twój problem, twój ucisk, twoja niemoc, jutro, jak oddasz to w ręce Boga, stanie się twoim sukcesem. To jest ta pierwsza odsłona, o której chciałem powiedzieć. W ramach wstępu. Teraz przechodzimy już do głównego mojego tematu. Chcę wam powiedzieć o przeciwnościach w realizacji marzeń. I na poprzednich spotkaniach już akcentowaliśmy, że realizacja marzeń napotyka na opozycję. Dzisiaj chciałbym to rozwinąć, zająć się tym bardziej szczegółowo. Wszyscy posiadamy, myślę tutaj, wszyscy posiadamy taką mądrość, która wskazuje nam, że największym opozycjonistą jest diabeł. To szatan nie chce, abyś zrealizował swoje marzenie. I to jest prawda. Szatan używa różnych, przeróżnych sztuczek, przeróżnych metod, kombinacji, kłamstw, by twoje marzenia umarły tam, gdzie powstały. On chce to osiągnąć, abyś nigdy nie zrealizował swoich marzeń. I dzisiaj podam wam tylko cztery metody, jak diabeł nie chce dopuścić do tego, żebyś zrealizowała swoje marzenia. Tych metod jest o wiele więcej. Ja myślę, że takie najbardziej jaskrawe, najbardziej, które mogą nam pomóc, to są te cztery, o których wam dzisiaj powiem. I pierwsza metoda, którą posługuje się szatan, to jest metoda niedostatku. Diabeł dba o to, byś żył na poziomie
cechującego, na poziomie życia cechującego niedostatek. Nic już tu się w moim życiu nie zmieni. On robi wszystko, co w jego mocy, żeby zawsze czegoś ci brakowało. I w tej dziedzinie, uważam, odnosi niesamowity sukces. Wmawia ci, że tak jest i tak będzie. Masz długi, będziesz miał długi. On nas ciągle bombarduje takim przekonaniem. Tymczasem prawda jest taka, że niedostatek trzeba zakwalifikować jako ułomność dziecka Bożego. Bóg jest Bogiem obfitości. Jezus powiedział, że przyszedł dać nam życie w obfitości. Tymczasem my uważamy, że tak jest, jak jest i tak będzie, nic się nie zmieni. Tkwimy w tej ułomności czasami od pokoleń. Jesteśmy już tak do tego przyzwyczajeni, że nie zwracamy na to żadnej uwagi, bo uważamy, że tak musi być. Zawsze będę miał jakiś niedosyt, niedostatek. I co się wtedy dzieje? Szatan triumfuje. On cię do tego doprowadził. Niedostatek. Myślę, że powinniśmy zacząć się rozprawiać z tym. Albo służymy Bogu, który jest Bogiem obfitości, a my albo chcemy żyć życiem w obfitości, jaki Jezus dla nas wypracował poprzez swoją ofiarę na krzyżu, albo poddamy się diabłu i ciągle będziemy nienasyceni, ciągle będziemy czuli niedostatek. I jeżeli chcesz rozprawić się w tym życiu, nie mówię, że teraz już w tej chwili, ale chcesz zacząć rozprawiać się z tym niedostatkiem w życiu, to chciałbym, żebyś powtórzył za mną takie słowa modlitwy, króciutkie, jeżeli się z tym zgadzasz. Więc powiedz tak, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Mówię do mojego niedostatku. Mówię do mojego niedostatku. Od tej chwili nie masz prawa działać w moim życiu. Od tej chwili nie masz prawa działać w moim życiu. Ja służę Bogu obfitości. Ja służę Bogu obfitości. Amen. Amen. Powtarzaj tą modlitwę, dopóki nie doświadczysz obfitości w życiu. To przyjdzie. Powtórzam tę modlitwę. W imieniu Jezusa. Mówię do mojego niedostatku. Od tej chwili nie masz prawa działać w moim życiu. Służę Bogu obfitości. To jest pierwsza metoda, jakiej używa diabeł. Chcę, abyśmy żyli w niedostatku. Druga metoda jest to metoda ograniczeń. Metoda ograniczeń. I ograniczenie jest różne od niedostatku. Może się wydawać, że to jest to samo, ale jest różne od niedostatku. Dlatego sięgnąłem do słownika języka polskiego, aby znaleźć definicję, czym jest niedostatek, a czym jest ograniczenie. I zobaczmy, niedostatek, słownik języka polskiego nam mówi, to jest usterka, błąd, niedoskonałość, mankament, brak środków materialnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych, nędza. Tak mówi słownik języka polskiego. Czym jest niedostatek? Nędza, brak wystarczających środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych. Czy tego chce dla nas Bóg? Nie. A czym jest teraz ograniczenie? Ograniczenie według tego słownika to jest brak zdolności, talentu, inteligencji, tempota. Norma ograniczająca coś, częściowy zakres. To jest ograniczenie.
I diabeł bardzo dobrze tą metodą się posługuje. On ci chce, on ci nie zabije, jeżeli ci nie potrafi jeszcze zabrać wszystkiego, to chce cię ograniczyć. Chce cię ograniczyć. Ograniczyć z pieniędzy, zdrowia, miłości w rodzinie, pokoju. Masz miłość do żony, ale nie taką, jaką byś chciał jej pokazać. Diabeł nas ogranicza. Ograniczenie sprawia, że wmawiasz sobie, że działania Boga są prawdziwe, ale nie są dla ciebie. Jego moc, Jego błogosławieństwo, Jego uzdrowienie, Jego zaopatrzenie, Jego cuda, Boże cuda są realne w życiu, w świecie. Ale ty nie jesteś tego godna, żeby czegoś takiego doświadczyć. Nie możesz, nie jesteś godna, żeby nawet myśleć o jakimś cudzie w swoim życiu. I przez taką postawę stajesz się ograniczony, ograniczona i boisz się wyjść poza swoje ograniczone schematy myślowe. To się dzieje w Kościele. W Kościele też diabeł działa na różne sposoby, aby nas ograniczyć. Chce nam narzucać pewne normy, pewne sposoby zachowania się, pewnego rodzaju modlitwy, przychodzenie do Boga. Tak mogę przyjść do Boga, tak nie mogę, bo jestem arogancki. Ograniczenia. Ograniczenia. Bóg nie chce, żebyśmy byli w niczym ograniczeni. Daje nam całkowitą wolność. Tak jak Zuzia kiedyś zrobiła nam taką dynamikę. Nie możemy się dać ograniczyć. I może teraz powiesz, no tak, ale ja niczym nie jestem ograniczony. Jest taki test, który chciałbym z wami przeprowadzić, żebyś sobie odpowiedziała, czy jesteś ograniczona. Ze Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze, a On te ścieżki wyrówna. Kto tak żyje? Nie myśl, w innym tłumaczeniu jest, nie polegaj na swoim rozumie. Z całego serca ufamy Bogu, czy może nasze zaufanie do Boga jest ograniczone? No przecież rozum mi mówi coś innego. Logika mi mówi coś innego. Nasza logika, nasz rozum, nasza inteligencja może nas ograniczać w życiu. Albo inny jeszcze urywek. Z tej samej księgi przyjmuj. Czcij Pana ofiarą z Twojego mienia i pierwocinami całego dochodu, a Twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem. Jesteśmy ograniczeni w dawaniu, czy nie? Ograniczenie pozbawia nas Bożego finansowego błogosławieństwa. Chciałbym wam teraz, mówiąc o tym ograniczeniu, opowiedzieć, jak w Indiach, czy w Pakistanie, czy no może w Afryce, jak tresują słonie, czy w cyrku, jak tresują słonie. Taka tresura słonia zaczyna się od momentu, kiedy słoń jest malutki. Przywiązują tylnią nogę tego słonia łańcuchem do betonowego słupa, który jest wkopany w ziemię. I ten słoń ma możliwość tylko oddalenia się od tego słupa na odległość tego łańcucha. I przez lata ten słoń dorasta i jest uwiązany do tego betonowego słupa. Ale później, kiedy ten słoń już dorośnie, ten łańcuch, gruby łańcuch, zostaje zamieniony na cienką linkę. Już nie musi być przywiązana ta linka do jakiegoś betonowego słupa wkopanego w ziemię. Wystarczy, że treser przywiąże ją do ogrodzenia, do płotu. Słoń ma już, i słoń już jest dorosły,
ale ma wpojone, że może tylko zrobić tyle kroków, na ile jego linka mu na to zezwala. On ma tyle siły, tyle mocy, że bez żadnego wysiłku zerwałby tą linkę. Ale niestety jest tak wytrenowany, wytresowany, że uważa, że dalej poza długość tej linki nie może już się ruszyć. I wcale tego nie chce robić. I tak samo my możemy się czuć jak takie wytresowane słonie. Wiemy, że do pewnego momentu możemy pójść, ale ani kroku dalej. Tam już nie pójdę, bo tam jest niebezpiecznie. Tam nie wiem, co może mnie spotkać. I to jest ograniczenie. Jesteśmy ograniczeni. Zobaczmy na Mojżesza. Mojżesz zabił Egipcjanina, poszedł, uciekł na pustynię i przez 40 lat żył w ograniczeniu. Na czym polegało jego ograniczenie? Pasł owce na pustyni. Wychodził zawsze w te same miejsca. Tak jakby miał sznurek u nogi. Wychodził na te pastwiska, które znał. Przez 40 lat, aż pewnego razu powiedział, pójdę dalej. Jak tłumaczenie oryginalny tekst i mówi, że Mojżesz tym razem poszedł za pustynię, a więc za swoje ograniczenia. I kiedy wyszedł za pustynię, za swoje ograniczenie, co się stało? Spotkał Boga. Poza ograniczeniami. Tymczasem może być tak w naszym życiu, że my jesteśmy tak ograniczeni, że uważamy, że nie ma co dalej próbować, bo to nie jest dla nas. Mało tego, my żyjemy w ograniczeniach, które diabeł na nas narzuca, Bóg tego nie robi, diabeł narzuca nam ograniczenia, my w tych ograniczeniach żyjemy i w ten sposób tresujemy własne dzieci. Ile razy słyszałem, że matka czy ojciec mówi do syna, za moich czasów jadłem tylko chleb z margaryną i marmoladą, a na obiad ryż i żyję. W ten sposób ograniczamy nasze dzieci. My żyliśmy w innych czasach, my mieliśmy inne możliwości, a chcemy na nasze dzieci narzucić to ograniczenie też. Nie spodziewaj się, dziecku, że dam ci coś więcej, bo wystarczy ci margaryna czy rama, no i troszeczkę drzemu i będziesz żyła. W ten sposób uczymy, tresujemy nasze dzieci chodzenia w ograniczeniu. Uczymy dzieci, żeby pozostawali tylko na tym, co jest niezbędne do przeżycia. Tymczasem Bóg mówi, wyjdź poza swoje ograniczenia. Diabeł chce, żebyśmy ciągle byli poddani ograniczeniom. Chce, żebyśmy ubolewali nad życiem, jakie trudne jest nasze życie, jakie trudne jest moje życie i niczego już nie mogę zmienić. Jeżeli mówisz, że niczego nie możesz zmienić, to żyjesz w ograniczeniach. No bo kiedyś tak było, już nie jesteś tą samą osobą. Niektórzy z was przychodzą tutaj 10 lat, 5 lat, 4 lata, 3 lata. Już nie jesteś taką samą osobą. Już Bóg dał ci tyle światła, żeby wyjść poza ograniczenia. Chcemy wyjść poza ograniczenia? Znowu wam pokażę wam wzór modlitwy, jak się modlić. Możecie powtarzać. Dobrze, wiemy, że ograniczenia, tak jak i niedostatek, pochodzą od diabła, więc od ducha nieczystego. Więc teraz możesz to powiedzieć w modlitwie tak. Duchu ograniczeń. Duchu ograniczeń. Nie będziesz już mnie powstrzymywał. Nie będziesz już mnie powstrzymywał. Wstaję i ruszam z miejsca. Wstaję i ruszam z miejsca. To taka krótsza modlitwa, żebyście zapisali. Amen. Amen. Módl się tą modlitwą. Zobaczysz, że ograniczenia
cię puszczą. Wyjdziesz poza pustynię. A co wtedy? Wtedy będziesz, sięgniesz do psalmu 124 i zawołasz z radości. Werset 7 i 8. Dusza nasza, jak ptak się wyrwała z sidła przed ptaszników. Sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Sidła się porwały, ten łańcuch, ta lina została porwana, twoja wolność jest w imieniu Pana. Przechodzimy teraz do trzeciej metody. Jeszcze potrzebne jest jedno hasło. Słucham? Że do tej modlitwy kawałek to brakuje. Taki brakuje. Że nie będziesz mnie ograniczał. Nie będziesz mnie powstrzymywał. Wstaję i ruszam z miejsca. Możesz używać swoich słów później w modlitwie, tak jak uważasz. Trzecia metoda. Kiedy diabeł widzi, że nie może cię powstrzymać przez niedostatek, ograniczenia, użyje trzeciej metody. Jest to metoda przeszkód. Diabeł będzie starał ci się przeszkodzić na twojej drodze wiary. I tutaj zobaczmy, co święty Paweł napisał do kościoła w Tesaloniczach, 1 rozdział, 2 werset, 18. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkadzał nam szatan. Diabeł będzie rzucał ci pod nogi przeszkody. Chcesz przyjechać na spotkanie? Nagle telefon. Rozgadałaś się pół godziny, ojej, to już nie opłaca, bo nie będę się spóźniała. Diabeł robi różne rzeczy. On chce nas ograniczać i chce tworzyć przeszkody. I to jest nasza codzienność na drodze wiary. Kiedy decydujesz się żyć na chwałę Pana i patrzeć na to, co w górze, a nie na to, co na ziemi, twój przeciwnik zawsze stanie ci na drodze i będzie próbował blokować twoje kroki. Jeżeli mu się nie uda powstrzymać cię, to będzie chciał cię sprowadzić na manowce. Idziesz tą samą drogą, wydaje się, że idziesz tą samą drogą, ale to już są manowce. Już nie jest droga asfaltowana, po której sobie tak kroczyłaś z radością uwielbiając Boga, ale w pewnym momencie patrzysz, już jesteś na poboczu. Tam są jakieś krzaki, kosy. Idziesz niby w tym samym kierunku, wszystko jest ok, ale idziesz poboczem. I twoje kroki stają się coraz trudniejsze. Coraz trudniej ci iść. W końcu mówisz, a nie, no ja już nie mam siły. Najlepszym przykładem takiego zejścia na pobocze, niby człowiek szedł tą samą drogą, chciał służyć Bogu, ale zszedł na pobocze, jest Luter. Przecież on tak chciał służyć Bogu, ale diabeł go zwiódł. I co Luter zrobił? Rozłam w kościele. A kiedy czytamy w Piśmie Świętym, kiedy święty Paweł pisze o uczynkach ciała, więc o grzechach, mówi, że rozłam jest na równi z cudzołóstwem, zabójstwem. Rozłamy. Nieczystość, wyuzdanie. Luter niby szedł tą samą drogą, niby chciał służyć Bogu, pewne rzeczy dobre zrobił dla kościoła, ale szedł na pobocze. Prowadził rozłam. I co to, jak zaskutkował ten rozłam? Dzisiaj mamy około 30 tysięcy wyznań protestanckich, kościołów protestanckich. I oni wprowadzili, że sola scriptura, tylko Słowo Boże się liczy. Ale zobaczcie, ile rozłamów. I każdy tworzy swój kościół na podstawie Słowa Bożego, bo Bóg mi tak powiedział. Bo Słowo Boże tak mówi.
Niby idą w tym samym kierunku, ale idą po boczym i błądzą, i odchodzą. Luter miał zaproszenie na sobór trydencki, nie przyjął go. To jest właśnie metoda przeszkód. Bóg, diabeł będzie chciał nas sprowadzić na manowce. My musimy się temu przeciwstawiać. Mamy w listach Pawła wyraźnie napisane, że w Kościele mamy fałszywi prorocy, fałszywi bracia, wilki w owczej skórze. Co będą chcieli zrobić? Sprowadzić nas na manowce. Ja wiem lepiej, ktoś ci powie. A ja mam całkowity wykład Pisma Świętego. Nie masz, Kościół ma całkowity wykład Pisma Świętego. Ja nie chcę chodzić po boczu, dlatego jestem w Kościele katolickim. Bo się nie dam zwieść. I teraz znowu nauczę was modlitwy odnośnie tej metody przeszkód. Co zrobić, jeżeli widzisz, że diabeł rzuca przeszkody na twojej drodze duchowej? Znowu możesz powiedzieć: Duchu przeszkód. Duchu przeszkód. Możesz we mnie uderzyć. Możesz mnie uderzyć. Możesz mnie opuścić. Opóźnić. Możesz mnie opuścić. Ale nie możesz mnie zniszczyć. Ale nie możesz mnie zniszczyć. Nie zatrzymasz mnie. Nie zatrzymasz mnie. Amen. Diabeł będzie chciał cię powstrzymać przez różnego rodzaju upadki i tak dalej. Każdy ma jakieś słabości. Diabeł myśli, że jak cię doprowadzi do jakiegoś upadku, koniec, kropka, pogrzebany. Nie, nie, słuchaj, co Słowo Boże mówi. Co mówi Słowo Boże? Księga Przysłów, 24 rozdział, 16 werset. Bo prawy siedmiokroć upadnie i wstanie. I wstanie, to należy do nas. A występnie w nieszczęściu upadło. Diabeł doprowadzi, może doprowadzić do sytuacji, kiedy padniesz, kiedy zrobisz coś niewłaściwego. Ale ty powstaniesz. To nie jest twój koniec. Zobaczcie, kiedyś podawałem ten przykład, była taka walka bokserska, już nie pamiętam kto z kim. Ale walczyli, no i tam jeden już z tych bokserów leżał dwa razy na macie, ale powstał i w końcu nokautował tego przeciwnika. Taka jest nasza postawa. Nawet jak upadniesz, powstań. Bóg ci pomoże się podźwignąć, powstać i uderzysz przeciwnika. Bo prawie siedmiokroć upadnie i wstanie. Zawsze nie ma takiego upadku, z którego Bóg by nas nie podźwignął. I teraz czwarta metoda. Metoda niszczenia. I tutaj zajrzymy do Księgi Malachiasza, 3 rozdział, 11 werset. Bóg mówi: I zgromadzę dla waszego dobra, zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owoców pól. Nie niszczył owoców pól. Aby winorość nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępca. Diabeł przez swoje demony chce niszczyć to, co osiągnęliśmy. Chce nas okradać, chce nam zabierać. I tak się zastanawiałem, dlaczego jest tutaj napisane, że Bóg mówi, że zgromi szkodnika polnego. To jest jak, nie wiem, szarańcza, czy osy, nie wiem co. I przyszło mi na myśl, kiedy jest powiedziane, Jezusowi zarzucali, że ma Belzebuba w sobie. Belzebub to jest w dosłownym tłumaczeniu władca much. A więc władca, taki szkodnik polny. On będzie niszczył wszystko, ten Belzebub. I diabeł, Belzebub, chce zniszczyć w naszym życiu wszystko, co otrzymaliśmy od Boga. Kiedy rozprawisz się z niedostatkiem, z ograniczeniem,
Diabeł będzie chciał cię sprowadzić na manowce. Jeżeli mu to się nie uda, będzie chciał zniszczyć to, co zdobyłeś. Zacznie cię okradać z obfitości, którą cię obdarzył Bóg. Będzie to mi to niszczył. Chyba wiecie, że ja samochód, którym dzisiaj jeżdżę, otrzymałem w darze. Dostałem za darmo. I wiem, że to był dar, podarunek od Boga. Ale już co najmniej dwa razy diabeł chciał zniszczyć ten podarunek. Niestety nie udało mu się. Diabeł będzie chciał niszczyć wszystko, co osiągnęliśmy. Dostałaś jakąś premię w pracy, zaraz diabeł się postara o to, żeby przyszedł jakiś niespodziewany rachunek, wydatek, żeby ci to zabrać. Diabeł chce nas okradać, on jest złodziejem. A Bóg, nasz Bóg, dobry Bóg, ma upodobanie w tym, aby nam przywracać zrabowane rzeczy. Aby nam przywracać to, co zostało nam zabrane, utracone. Kiedyś już mówiłem takie coś na ten temat, jak odzyskać utracone rzeczy. Bóg się w tym lubuje, chce nam przywracać z powrotem i mało tego, on chce nam przywracać co najmniej w dwunastu, podwójnie. I tu jest najlepszy przykład Hioba. Diabeł zabrał Hiobowi wszystko. Wszystko, wszystko. Później Bóg mu przywrócił wszystko w dwójnastu, podwójnie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli też kilka słów z księgi Hioba. Hiob się kłócił z Bogiem. Hiob oskarżał Boga za swoje cierpienia i tak dalej. I w 42 rozdziale, w wersecie od 1 do 6 czytamy. Hiob odpowiedział na to Panu i rzekł. Hiob w końcu zrozumiał, że to nie Bóg jest sprawcą jego nieszczęść. Wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz. Potrafisz uczynić. Kto przesłania zamiar nie rozumie. O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Posłuchaj proszę. Pozwól mi mówić. Chcę spytać. Racz odpowiedzieć. I teraz uwaga. Hiob mówi do Boga. Dotąd cię znałem ze słyszenia. Obecnie ujrzałem cię wzrokiem. Stąd odwołuję co powiedziałem. Kalam się w prochu i w popiele. Możesz dojść do takiego momentu w swoim życiu, kiedy ujrzysz Boga wzrokiem. Hiob nie mówi o zmyśle wzroku, o fizycznym zobaczeniu Boga, ale był przeświadczony, że Bóg nie jest sprawcą jego nieszczęść. Zobaczył go wzrokiem i Bóg mu wszystko zwrócił. Jeżeli nie poddasz się, zaczniesz realizować swoje marzenia. Prędzej czy później ujrzysz Pana wzrokiem. Ujrzysz Go wzrokiem. Zobaczysz, że Bóg pomoże ci zrealizować twoje marzenia. I tego najbardziej obawia się twój nieprzyjaciel. Że zrealizujesz swoje marzenia. Ale tego najbardziej oczekuje od ciebie twój Bóg. Decyzja należy do nas. Ja już podjąłem. Wymyślę też. Amen. Amen. Powstańmy teraz. Amen.